Dzień dobry, Mateusz Dąbrowski, TVP Info. Chciałbym zapytać, czy nie jest panu wstyd przed polską wsią, przed polskimi rolnikami? Wstyd? To powinno być panu zadawać takie pytanie. Nie wiem, kim pan jest, ale na pewno nie jest pan dziennikarzem. Jest pan człowiekiem na pasku wypłat telewizji publicznej i spełnia pan dzisiaj bardziej polecenia polityczne niż partyjne. Bardziej polityczne i partyjne niż te, które telewizja publiczna powinna spełniać. Ja panu tylko powiem. Pan pracuje w telewizji wszystkich Polaków, a nie jednej partii. Bo panu będzie wstyd za to, że pan zadaje takie pytania głupie. Bo wie pan, wcześniej czy później pana koledzy z PiS-u stracą tą władzę. A ja panu mogę obiecać jedno. Zrobię wszystko, żeby pan mógł pracować w telewizji, gdzie będzie pan mógł zadawać normalne pytania, żeby pan mógł normalnie chodzić spać, patrzeć sobie w lustro i powiedzieć, nie wiem jak pan ma na imię. Mateusz. I pan sobie spojrzy w lustro i pan powie, no Mateusz, to był dobry dzień. Sprawiłem, że Polacy dowiedzieli się trochę prawdy. Dobrze, że ten PiS już nie rządzi. Marzę o takich czasach. Bo dzisiaj jak pan zaśnie, to pan powie tak, no Mateusz, ale odwaliłem złą robotę. Człowiekowi, który nazywa się Michał Kołodziejczak, zadałem poniżające go pytanie. Człowiekowi, który poświęcił ostatnie 4 lata, by walczyć o polskich rolników, ja go niszczę. Ja niszczę polską produkcję żywności takim pytaniem, które pan zadaje. I ja tutaj do tych drzwi pukałem wiele razy, oferując ministrowi rolnictwa pomoc. Czy jemu nie jest wstyd, że musiałem rozpocząć współpracę z konkurencyjną dla niego partią? To z tego, co ja wiem, to minister Telus ma bardzo duże konsekwencje od Jarosława Kaczyńskiego za to, że nie doprowadził do rozmów moich z nim, że dzisiaj nie jestem na listach Prawa i Sprawiedliwości, tylko największej partii opozycyjnej. I wie pan co? Nie pozwolę dłużej, żeby PiS niszczył polskich rolników, żeby ich mamił. A pana, panie Mateuszu, przestrzegam przed zadawaniem głupich pytań, bo mają one tylko i wyłącznie na celu wyprowadzić Polaków w pole. A jak zostaniemy w pole, w polu, to nie będzie dobrze, bo każdy cywilizowany kraj musi mieć swój dom. A takimi pytaniami niszczycie nasze domy. Czyli rozumiem, że przed rolnikami nie jest panu wstyd. A za co miałoby mi być wstyd? Za to, że wielu rolników czuje się zdradzonych, za pana ostatnie działania w kampanii wyborczej, za obietnice bez pokrycia. Jakie obietnice bez pokrycia? Za ostatnie obietnice, chociaż które? To, że wywalczy pan przedłużenie unijnego embarga na ukraińskie zboże. Proszę pana, pański kolega z partii, PiS, czy to Telus, czy Morawiecki, nie dopełnił swoich obowiązków, by tam, w Brukseli, za granicą, negocjować, rozmawiać i sprawy załatwiać do końca. Nie zrobili tego. Niech pan się usłyszy. Pan obwinia Kołodziejczaka i Tuska, że nie zrobili w ciągu tygodnia tego, na co 8 lat miał Morawiecki z Kaczyńskim i z Telusem i z 4 ministrami rolnictwa, których działacze agrounii zwolnili z tego budynku z pracy. Pan się słyszy? Proszę pana, powagi. Nie róbcie z tej instytucji, w której pracujecie, z telewizji publicznej, pośmiewiska i kabaretu. Naprawdę, jak kiedyś to się na was denerwowałem. A dzisiaj to już nawet mi się ani nerwy, ani śmiech, po prostu żal. Mój ojciec ma takie powiedzenie. I ja panu je powiem. Bo ja rozmawiałem z nim o tym wszystkim, co się dzieje. I mówię, tata, zobacz, jak oni nas niszczą, naszą rodzinę. A wie pan, co mi odpowiedział? Człowiek, który nigdy nie chciał się w politykę angażować, mówi tak, Michał, ale ty im się dziwisz, zatrudnili się za psów, to muszą szczekać.